Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tego, żebyśmy sięgnęli do Księgi Jeremiasza, do 25 rozdziału i sporo tekstów będziemy właśnie z tego rozdziału czytać. Jest to rozdział, który mówi o przesłaniu Jeremiasza, które było skierowane do Izraela, do ludności Judy, ze względu na to, że Bóg zapowiedział dla tych ludzi 70-letnią niewolę. W poprzednim tygodniu mogliśmy wysłuchać kazania, które wygłosił Daniel Skwarek, mówiący o 70 tygodniach proroczych, które się wypełniły i które zakończyły się wraz ze śmiercią Szczepana. 70 tygodni to czas łaski Bożej dla Izraela, czyli te 490 lat. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę pomyśleli o tych 70 latach, które przyszło spędzić Izraelitom w niewoli babilońskiej. I tutaj zaczynając czytać od trzeciego wersetu, trzeci i czwarty, chciałbym przypomnieć. Od 13 roku panowania Jozjasza, syna Amona, króla Judy, aż do dnia dzisiejszego, to jest przez 23 lata, Pan kierował do mnie swe słowo, a ja przekazywałem je Wam nieprzerwanie. Wy jednak nie słuchaliście. Pan posyłał też do Was nieustannie innych swoich proroków, lecz Wy żadnego z tych Jego sług nie słuchaliście. I to, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę w tym fragmencie, to to, jak wielką Bóg okazał cierpliwość dla tych ludzi. Z tego trzeciego wersetu wyraźnie wynika, że to było 23 lata. 23 lata, kiedy Bóg kontaktował się z Jeremiaszem i w ten sposób próbował dotrzeć do ludności Judy. To 23 lata, które kiedy by posłuchali tego człowieka, Bożego człowieka, to był wystarczający czas, żeby wprowadzić różnego rodzaju zmiany w życiu tego plemienia, w życiu tych ludzi. Bo przecież 23 lata to całkiem spory okres. Przyznacie, że bez problemu jakichś rzeczy można się nauczyć, jakichś rzeczy można się oduczyć i można żyć w zupełnie inny sposób. Tutaj jeszcze z tego fragmentu płynie jedna informacja, mianowicie taka, że Bóg posyłał nie tylko Jeremiasza, ale posyłał również innych proroków, innych Bożych ludzi do tych ludzi, którzy mieli za zadanie przemyśleć swoje życie, mieli za zadanie coś zmienić w swoim życiu. I czytajmy dalej ten 25 rozdział, wersety 5 i 6 dalej. A on mówił: zawróćcie każdy ze swojej złej drogi, porzućcie swoje złe czyny, dzięki temu na zawsze, jak od wieków, mieszkać będziecie w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom. Nie chodźcie za obcymi bogami i nie służcie im. Nie kłaniajcie się przed nimi, nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełami swoich rąk, a wówczas nie uczynię wam nic złego. I tutaj ten fragment mówi o treści przesłania Jeremiasza, o treści przesłania pozostałych proroków, których Bóg posyłał do tych ludzi. Porzućcie złe czyny i nie chodźcie za obcymi bogami. To tak w taki bardzo skondensowany sposób przedstawiony jest problem tamtych ludzi. Źle czynili i chodzili za innymi bogami. I to było przyczyną, dla której Bóg postanowił, że musi dotknąć tamtych ludzi jakimiś konsekwencjami ich czynów. I o tych konsekwencjach możemy czytać w 9 wersecie.
to ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona północne, oświadcza Pan. Wezwę też Nebukadnezara, króla Babilonu, mojego sługę. Następnie sprowadzę ich wszystkich na tę ziemię, na jej mieszkańców i na wszystkie okoliczne narody. Zniszczę was i te narody zupełnie. Uczynię je przedmiotem zgrozy i zdumienia i ruiną na zawsze. I tutaj z tego 9 wersetu chciałbym dwie rzeczy wam w jakiś sposób na nie też zwrócić uwagę. Mianowicie tutaj Nebukadnezar, król Babilonu, jest nazwany Bożym sługą. To wydaje się dziwne, to wydaje się nie na miejscu, bo w końcu Nebukadnezar był królem Babilonu, był królem pogańskiego narodu, a widzimy tutaj, że kiedy Bóg wykorzystuje ludzi, różnych ludzi, do realizacji swojej woli w życiu innych ludzi, to nawet poganie mogą być sługami Bożymi. I druga rzecz, która myślę, że jest ważna w tym fragmencie, to taka, że Bóg tutaj zapowiedział, że te wszystkie narody i was ma zamiar zniszczyć i będą przedmiotem zgrozy i zdumienia i ruiną na zawsze. Jak wiemy, ta 70-letnia niewola nie trwała zawsze. I myślę, że tutaj też warto w tym kontekście pamiętać, że kiedy w Biblii czytamy o tym, że coś Bóg zrobi na zawsze, to niekoniecznie jest jednoznaczne z tym, że ktoś już się nie podniesie. Wiadomo, że tutaj naród izraelski wrócił z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Także tutaj to zawsze nie trwało wiecznie. Tak samo jak z Sodomą i Gomorą, gdzie też było powiedziane, że tam ogień będzie wiecznie płonął i do dzisiaj ten płomień nie płonie wiecznie, natomiast ten płomień, który miał zrealizować swoje zadanie, to zadanie zrealizował i Boża sprawiedliwość się dopełniła. I kolejny werset, 12 do 14. A gdy dopełni się 70 lat, nawiedzę również króla Babilonu i jego naród za ich winę, oświadcza Pan. Nawiedzę ziemię Chaldejczyków i obrócę ją w wieczną pustynię. I wypełnię względem ich ziemi wszystkie moje słowa, które o niej wypowiedziałem. Wszystko, co zostało spisane na tym zwoju, a co prorokował Jeremiasz o wszystkich narodach. Bo i one same zostaną podpite, ulegną silnym narodom i potężnym władcom. Płacę im stosownie do ich czynów, według dzieła ich rąk. I tutaj ten fragment wyraźnie wskazuje na to, że pomimo tego, że miała zostać wypełniona wola w życiu narodu izraelskiego, to ta wola była ograniczona czasowo. Kiedy 70 lat miało upłynąć, Bóg wtedy miał zrealizować sąd nad Babilonem, wtedy miał ten naród uzyskać Bożą sprawiedliwość i ponieść konsekwencje swoich czynów. I to, że w pewnym momencie Babilon jest nazwany Bożym sługą, no nie zabezpiecza przed konsekwencjami, które trzeba ponieść. W tej chwili chciałbym was zaprosić do drugiej księgi Kronik, do 36 rozdziału. I tutaj wersety od 17 do 21 mówią o tym, w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami wiązała się niewola babilońska. A to, co do tej niewoli doprowadziło, to między innymi panowanie Sedekiasza, jego odstępstwo, jak również odstępstwo książąt, kapłanów i ludzi.
doprowadziło właśnie do tych drastycznych rozwiązań, które Bóg musiał zastosować wobec Judy. I czytamy tu takie słowa: dlatego Bóg sprowadził na nich króla chaldejskiego i wyciął ich młodzież w miejscach świętych, nie okazał litości ani młodzieńcom, ani dziedzicom, ani starcom, ani ludziom w sile wieku. Wszystkich wydał w jego ręce. Wydał również wszystkie sprzęty Bożej świątyni, te duże i te małe. Skarby domu Pana, skarby króla i jego książąt, wszystko zostało wywiezione do Babilonu. Najeźdźcy spalili też świątynię Bożą, zburzyli mury Jerozolimy, puścili z dymem wszystkie jej pałace i wszystko, co drogocenne, uległo zniszczeniu. Prowadzili również do Babilonu resztę tych, którzy uniknęli miecza, a tam stali się oni niewolnikami króla i jego synów, aż do nastania Królestwa Perskiego. Jak tutaj widzimy, że kiedy Bóg realizuje swoją wolę, to te środki bywają bolesne. I takie właśnie były dla Judejczyków. Widzimy, że tutaj ani młodzieńcy, ani kobiety, ani starcy, prawie nikt nie został oszczędzony. Ale to, co zaskakuje najbardziej, to w jaki sposób ci Babilończycy obeszli się ze świątynią. Tutaj ten obraz zniszczenia jest dla mnie bardzo przerażający. Te sprzęty, które służyły Bogu, które wskazywały na jego świętość, które wskazywały na rozwiązanie problemu grzechu, to wszystko Bóg dopuścił, żeby ci, w cudzysłowie, barbarzycy zniszczyli i obrócili w proch. Ale taka była wola Boża. Przez te 70 lat ci, którzy ocaleli, mieli żyć w Babilonie. I tak zastanawiałem się i szukałem jakichś informacji, ile tych ludzi ocalało, ilu ludzi trafiło do niewoli babilońskiej, tak sumarycznie. I z odpowiedzią przychodzi ostatni rozdział Księgi Jeremiasza, 52, tam w wersetach 28 i 30. Jest napisane, że Nebukadnezar tak sukcesywnie zabierał do niewoli, do Babilonu Judejczyków i sumarycznie jest to ilość 4600 Judejczyków. Tylu ludzi trafiło do niewoli. I zapewne można by się zastanawiać, co ci ludzie mieli w tej niewoli robić. I w 29 rozdziale, to jest kolejny fragment, do którego was chcę zaprosić, w wersetach 4 do 8 są ciekawe słowa, które Bóg skierował do tej resztki ludzi, która ocalała, która trafiła do niewoli. Co tutaj czytamy? Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i korzystajcie z owoców. Pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki. Szukajcie też żon dla swych synów. Miejcie mężów dla córek, miejcie wnuków i wnuczki. Niech was przybywa. Nie bądźcie tam nieliczni. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się za nie do Pana, o jego pomyślność, od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Ciekawe słowa. Tutaj Bóg nie zachęca do tego, żeby się buntowali, żeby marudzili na tę swoją sytuację, żeby ubolewali nad nią jakoś bardzo mocno. Tutaj mamy wyraźne wskazówki, które mówią o tym, że oni tam po prostu mają żyć. I jeszcze żyć w taki sposób, żeby temu miastu, temu narodowi się dobrze wiodło. Mają być użyteczni dla tamtych ludzi, mają się modlić za nich.
i mają wykorzystywać wszelkie sposoby do tego, żeby to Boże błogosławieństwo i Boża pomyślność, która była przewidziana dla Babilonu na te 70 lat, mogła zostać zrealizowana. Kiedy przyjrzymy się sytuacji Izraela w czasie okupacji Rzymu, to dowiadujemy się, że wiecznie były jakieś bunty. Cały czas wszczynali jakieś niepokoje, co też powodowało, że ci wszyscy namiestnicy rzymscy, którzy pojawiali się i że tak powiem, opiekowali się nimi, to mieli z nimi zwyczajnie problemy. I właśnie tak zastanawiam się, czy bunt ma daleko idący bunt, wieczny bunt jest uzasadniony. W takim kontekście oczywiście, czy więcej nie można zdziałać, kiedy dbamy o pomyślność, kiedy dbamy o rozwój. Tutaj w 8 wersecie jest też ostrzeżenie dla tych ludzi. Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, nie dajcie się zwieść prorokom ani wróżbitom działającym między wami. Nie łudźcie się snami, które was nawiedzą. Bo oni prorokują kłamstwa w moim imieniu, ja ich nie posłałem, oświadcza Pan. Bóg tutaj słowami Jeremiasza zabezpieczył tych ludzi. Powiedział im, że będą docierać do nich różne informacje, że będą mieli wątpliwości, że pojawią się proroctwa, będą wróżbici, że może nawet pojawią się sny. Ale to nie zmieni woli Bożej. W tym wypadku Bóg postanowił, że 70 lat musi upłynąć, 70 lat musi się wypełnić i nie ma od tego odwrotu. I cokolwiek, ktokolwiek by mówił na ten temat, to nie jest to Bożą wolą. Oni mieli za zadanie dbać o pomyślność tamtego miasta, mieli mieć rodziny, mieli budować domy, mieszkać z nich i cieszyć się z tego, co od Boga otrzymali. I w 9 rozdziale Księgi Daniela mamy zapisany obraz końca tej niewoli. Co tutaj Daniel w tym 9 rozdziale pisze? Wersety 1 i 2. W 1 roku panowania Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został uczyniony królem państwa chaldejskiego, w 1 roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę, że w księgach podana jest liczba lat, które zgodnie ze słowem Pana do proroka Jeremiasza miały upłynąć nad ruinami Jerozolimy. Chodzi o 70 lat. Widzimy tutaj, że Daniel jest wśród tych niewolników babilońskich, który śledzi czas, który ma świadomość tego, że Boże przesłanie było czasowym przesłaniem, które w tym konkretnym momencie historii dobiega końca i należałoby wyczekiwać jakichś zmian. Ale tych zmian zapewne nie było widać, ponieważ tutaj Daniel kieruje modlitwę do Boga i wstawia się za Bożym rozwiązaniem. Kiedy czytalibyśmy dalsze fragmenty tego 9 rozdziału, moglibyśmy przeczytać o tym, że Daniel przyznaje się do winy. Przyznaje do tego, że naród w tamtym czasie błądził, popełnił wiele błędów i Boża sprawiedliwość i Boża wola poprzez tę niewolę była słuszną karą dla tamtych ludzi. I pomimo tego, że Daniel prowadził sprawiedliwe życie, prowadził życie bogobojne, utożsamia się z narodem, utożsamia się z tym, że on też jest winien tego, że Bóg takie rozwiązania podjął. Jak wiemy, Daniel w tym czasie ma już około 80 lat. To też nam mówi, że kiedy trafił do tej niewoli, był bardzo młodym człowiekiem i kiedy czytamy 1 rozdział, możemy być dumni z tego człowieka, że będąc 10-letnim właściwie dzieckiem, tak to trzeba nazwać, potrafił taką daleko idącą Bożą postawę zachowywać
w sprawie wierności Bogu. I ta wierność, która była już w tamtym czasie, ona procentowała na przestrzeni lat, które Daniel spędzał w niewoli babilońskiej. Był użyteczny w tamtym miejscu. Był przecież ministrem zarówno u króla Babilonu, jak i później również, kiedy Persja zwyciężyła Babilon. Również tam był wysoko postawioną osobą. I tutaj widzimy, że Daniel bada księgi i woła do Boga, żeby nastąpiły zmiany, które Bóg obiecał. I wróćmy do drugiej księgi Kronik. Tam 36 rozdział, wersety 22-23. Czytamy tu takie słowa. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Pana wypowiedziane w stanie Jeremiasza, Pan pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Pan Bóg niebios dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu? Niech Pan, jego Bóg, będzie z nim, niech wyrusza. I praktycznie identyczne słowa możemy przeczytać, kiedy obrócimy kartkę dalej. W księdze Ezdrasza, tutaj w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza, Pan pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. I tutaj czytamy o tym, że Izrael może wrócić do Jerozolimy, może odbudować ją, odbudować świątynię, bo Bóg polecił Cyrusowi, żeby tak zrobił. Bóg po raz kolejny posługuje się poganinem, człowiekiem, który wierzy zupełnie inaczej, po to, by zrealizować swoją wolę w życiu i funkcjonowaniu narodu izraelskiego. I to właśnie Cyrus zabezpiecza środki, żeby ta odbudowa mogła nastąpić. No i właśnie w tym miejscu pojawia się problem. Bo powiedzcie mi, czy decyzja o powrocie była łatwa? 70 lat niewoli. Większość tych ludzi, która trafiła do niej na początku, zdążyła się solidnie zestarzeć. Wypełnili Boże polecenie, żeby założyć rodziny. Wypełnili zalecenie, żeby tam żyć, w tamtym miejscu. Wiemy, że Babilon było miastem, które było bardzo mocno rozwinięte. Można tam było czerpać zyski z handlu, można było korzystać z kultury, sztuki. Było to miejsce bezpieczne, było to miejsce, które było chronione grubymi murami, praktycznie nie do zdobycia. Wiemy, że zostało zdobyte jedynie poprzez podstęp, poprzez to, że nurty rzeki Eufrat zostały skierowane w inne miejsce kanałem i w ten sposób zostało zdobyte. Kiedy taki Izraelita, który urodził się w tamtym miejscu, w tamtym czasie spędził większość czasu w tym miejscu, czy jak on miał motywację do tego, żeby gdziekolwiek się ruszać? Kiedy tu wszystko miał poukładane, wszystko mogło funkcjonować w dobry sposób, bo przecież ci ludzie tam korzystali z wszystkich dóbr i dobrodziejstw tamtego miejsca. A Boża oferta była, tak delikatnie mówiąc, słaba. Bo kiedy zastanowimy się, ile czasu trwała podróż z Babilonu do Jerozolimy, to było od 3 do 5 miesięcy. To była podróż, która nie była łatwa ani bezpieczna. A miejsce, do którego zmierzali, to też nie był hotel 3-gwiazdkowy, czy nawet 5-gwiazdkowy, tylko to były
ruiny i niebezpieczni sąsiedzi. Wiemy, że tam Samarytanie bardzo mocno dokuczali w realizacji tego zadania. Wreszcie to nie był wypoczynek właściwie w tym nowym miejscu, do którego mieli trafić, ponieważ czekała ich odbudowa świątyni i budowa ich własnych domów. Przecież tam niczego nie było. Czytaliśmy w drugiej księdze Kronik, w tym 36 wersecie, że wszystko, co tam było w tej Jerozolimie, zostało rozburzone, spalone. Tam zostały po prostu gruzy, więc wycieczka do Jerozolimy to nie było najlepsze miejsce, do którego by można się było wybrać. I zdumiewające jest to, o czym możemy przeczytać w drugim rozdziale Księgi Estrasza, w wersetach 64 i 65. Liczba pierwszych repatriantów, ludzi, którzy zdecydowali się powrócić do Jerozolimy, łącznie z niewolnikami, których było około 7 tysięcy, to jest liczba 50 tysięcy. Pamiętacie, 4600 osób trafiło do niewoli, a ponad 10 razy więcej ludzi decyduje się, żeby powrócić. Ja naprawdę nie wiem, jak to Pan Bóg zrobił, że przez tyle lat, przez 70 lat potrafił pielęgnować w tamtych ludziach to poczucie tego, że ta niewola się skończy, a kiedy będzie możliwość powrotu, że oni zdecydują się, żeby wracać właściwie do niczego, żeby wracać, żeby rozpoczynać swoje życie od nowa. To jest dla mnie fenomen i Boże działanie w życiu tego narodu. Pewnie potrzebowałbym coś więcej jeszcze poczytać, dowiedzieć się z kart historii, natomiast widzę tutaj wielki Boży wpływ na tych ludzi, pomimo tego, że znajdowali się w niewoli. W jaki sposób Bóg zadbał o to, czy przez Daniela, czy przez inne osoby, które słuchały jego głosu, żeby pomimo tego, że tyle lat tam spędzili, zdecydowali się. Nie musimy daleko szukać. Jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, to jego dzieci, jeżeli się pojawią, no zdecydowanie słabiej mówią naszym języku. Nie wszystko rozumieją. A co dopiero tutaj po 70 latach, kiedy żyli w tamtej kulturze, kiedy tam prowadzili interesy, kiedy tam wszystko wiązali, no, że tutaj tego rodzaju tęsknota, tego rodzaju potrzeba będzie w ich sercu. Ale o to Bóg się zatroszczył. I w tym momencie może zostawmy ten naród Judy, a chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jednego jeszcze bohatera, takiego z krwi i kości, na Ezdrasza. Ezdrasz nie był człowiekiem, który wrócił do Jerozolimy w pierwszej grupie tych 50 tysięcy osób. Ezdrasz był przedstawicielem ludzi, którzy w późniejszym czasie zdecydowali się na to, żeby wrócić. I 7 rozdział, 6 werset i 10 przeczytajmy. Ten właśnie Ezdrasz wyruszył z Babilonu. Był on uczonym, człowiekiem biegłym w prawie Mojżesza, nadanym przez Pana Boga Izraela, który natomiast spełniał każdą prośbę Ezdrasza, stosownie do tego, jak Pan, jego Bóg, otaczał go swoją opieką. I z tego 6 wersetu płynie informacja, że Ezdrasz był człowiekiem biegłym w piśmie. Był człowiekiem, który wyruszył do Babilonu po zgodzie króla. Król był, tak odczytuję ten fragment, w jakiś sposób jego przyjacielem i zgodził się na to. A w 10 wersecie czytamy takie słowa. Ezdrasz bowiem położył sobie na sercu badanie prawa Pana, wprowadzanie go w życie i nauczanie w Izraelu jego postanowień i zasad. To był człowiek, którego życie było właśnie nakierowane na to, by zastanawiać się nad Bożym prawem,
Ale nie po to, żeby teoretycznie go zgłębić, tylko żeby umieć go zastosować w praktyce, żeby go przekazywać innym ludziom i po to, żeby nauczyć go w Izraelu, właśnie żeby przedstawiać go innym ludziom. Te czynniki spowodowały, że chciał być wśród tych ludzi, którzy wierzą tak jak on, i to spowodowało, że postanowił i on wrócić do Jerozolimy. No ale właściwie po co poświęcamy czas, żeby zastanawiać się nad tą historią? Historia skądinąd z długą brodą, bo przecież to odległe od nas czasy. I myślę, że odpowiedź znajdziemy w Księdze Objawienia, w 14 rozdziale. Mamy informację o ostatnim Bożym przesłaniu do Ziemi. Mamy tutaj przesłanie trzech aniołów, w którym czytamy w 8 wersecie, że upadł wielki Babilon, który winem swojej szaleńczej rozpusty napoił wszystkie narody. Jest to przesłanie drugiego anioła, które jest powtórzone w 18 rozdziale i drugim wersecie. Czytamy tu takie słowa. Upadł wielki Babilon, stał się siekibą demonów, kryjówką wszelkiego nieczystego ducha, wszelkiego nieczystego ptactwa oraz wszelkiego nieczystego i ohydnego zwierzęcia. Taki jest obraz Babilonu, taki jest los tego miasta. Jest to upadłe miasto. I co ludzie wierzący z tą wiedzą o tym jego upadku mają zrobić? Werset 4 mówi wyraźnie: wyjdźcie z niego, mój ludu. Niech nie spadną na was skutki jego grzechów, ani ciosy jego klęski. No i właśnie chciałbym, żebyśmy dzisiaj, może ja nie dam jakiejś idealnej odpowiedzi na to, ale chciałbym, żebyście i wy zastanowili się w swoich domach później, czy w dalszych dniach, o tym, w jaki sposób mamy wyjść. Dokąd mamy wyjść? Bo przecież czy jest takie miejsce, taka Jerozolima, do której możemy się udać, żeby z tego Babilonu w jakiś sposób uciec? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy wyjść, a może zostać w tym Babilonie. Bo jak wyjść i zrealizować Boże zlecenie dla każdego człowieka, który chce dążyć jego drogami. Bo dostaliśmy ewangeliczne polecenie w Ewangelii Mateusza, by czynić uczniami wszystkie narody. No wreszcie, co mielibyśmy zrobić z Bożym poleceniem, z Jezusowym poleceniem o tym, żeby być solą, żeby być światłem? W jaki sposób to zrealizować, jeżeli mamy wyjść z tego Babilonu? Wiemy, że Babilon na kartach Pisma Świętego, zarówno jako wieża Babel, jak i Babilon opisany w księdze Daniela, opisany w księdze Apokalipsy, to symbol religijnego zamieszania, symbol systemu religijno-politycznego, który doprowadza do zamieszania i prowadzi ludzi do tego, żeby upadli i żeby zbawienie nie stało się ich udziałem. I wydaje mi się, że historia niewoli babilońskiej daje nam pewne wskazówki, daje odpowiedź na to, w jaki sposób z tym Babilonem sobie, w jaki sposób sobie poradzić. Bo przyczyną, dla której Cyrus zdecydował, by Izraelici mogli wrócić do Jerozolimy, takim nadrzędnym powodem była odbudowa świątyni. I myślę tutaj, że jest to dla nas tego rodzaju wskazówką, że świątynia jest symbolem rozwiązania problemu grzechu. Grzechu mojego,
Twojego grzechu, każdego grzechu każdego człowieka. I ucieczka z tego Babilonu wydaje mi się, że jest właśnie koncentracją na ofierze Jezusa Chrystusa, która dokonała się dla nas na krzyżu. Właśnie w tym widzę ratunek dla każdego z nas. Babilon może nas otaczać, Babilon może być po sąsiedzku, natomiast kiedy my skierujemy nasze oczy na Jezusa Chrystusa, kiedy utkwimy w Niego nasz wzrok, kiedy skupimy nasze myśli na tym, co dokonało się na krzyżu, dostajemy zabezpieczenie, które jest nam niezbędne. W Babilonie każdy z tamtych ludzi mógł sobie wybrać jakąś świątynię, do której któryś konkretny dzień się wybierał. Ale czy to rozwiązywało jego problemy? Czy to doprowadzało do tego, że jego problem grzechu został rozwiązany? W żadnym wypadku. I tutaj w tym symbolu odbudowania świątyni widzę nasz ratunek do tego, że kiedy będziemy spoglądać na Jezusa Chrystusa, wtedy mamy zabezpieczenie. Kolejnym sposobem wyjścia z Babilonu na podstawie tej historii, którą przeanalizowaliśmy, jest życie w taki sposób, jakie prowadził Ezdrasz. Mianowicie on zajmował się tym, żeby badać prawo, żeby uczyć i stosować je w swoim życiu. I myślę, że dla nas również jest dzisiaj wezwanie do tego, żeby badać Jego słowa, szukać zastosowania w naszym życiu, w konkretnych przypadkach, z którymi przychodzi nam się mierzyć, ale nie ograniczać tego dla nas samych, ale przekazywać to dalej. Myślę, że to jest kolejne zabezpieczenie przed tym Babilonem i zwrócenie naszej uwagi, że może tak do końca to wyjście z Babilonu nie polega na tym, że wybudujemy sobie mur, czy wyprowadzimy się na jakieś odludne miejsce, ale właśnie skupimy się na relacji z Jezusem Chrystusem, skupimy się na studiowaniu Pisma Świętego i kolejnej jeszcze sprawie, którą możemy zrobić. Kiedy czytaliśmy 9 rozdział Księgi Daniela, czytamy, że Daniel poświęcał czas na modlitwę. Badał czas, wiedział, co się ma wydarzyć, nie widział rozwiązania. I prosił Boga o to, żeby dawał mu siłę i dawał siłę narodowi, który był w niewoli, żeby ten problem został rozwiązany. I tutaj myślę, że dla nas również jest wskazówka, że kiedy nakierujemy nasze myśli na Jezusa Chrystusa, kiedy nakierujemy nasze myśli na właściwe tory, to w ten sposób możemy uratować wiele osób, których życie, jak wierzę, leży nam na sercu. Inne wnioski, jakie płyną z tej historii, którą analizowaliśmy, to takie, że Bóg ma cierpliwość, ale Jego czas łaski się kończy. 23 lata apelował do Judejczyków, kiedy nie przyniosły skutku te apele, zdecydował, że niewola musi nastąpić. Kolejna rzecz to Bóg panuje nad historią świata i jego władcami. Wykorzystał królów Babilonu, Persji, żeby nauczyć Izraela, jakim wielkim Bogiem jest. I ostatni wniosek, który ja wyciągnąłem, wy możecie jeszcze jakieś swoje wyciągnąć. Bóg w każdym czasie ma ludzi, którzy są mu wierni i ma ludzi, którzy badają czasy. Kończąc, chciałem się z wami podzielić jeszcze fragmentem z książki Wielki Bój z rozdziału Odrodzenie Dziś. Zanim świat doświadczy ostatecznego rozwiązania kwestii grzechu przez Boga, wśród ludu pańskiego nastąpi ożywienie elementarnej pobożności, jakiej nie doświadczono od czasów apostołów. Na dzieci Boże zostanie wylany Duch Boży i Jego moc.
tym czasie wielu oddzieli się od kościołów, w których umiłowanie tego świata wykorzeniło miłość do Boga i Jego Słowa. Liczni, zarówno duchowni, jak i zwykli wyznawcy, z radością przyjmą wielkie prawdy, które Bóg przykazał głosić w tym czasie, aby przygotować ludzi na powtórne przyjście Pana. Ten cytat pojawił się w trakcie 10 dni modlitwy. I taki szczególny sposób w tamtym dniu, to był drugi dzień, przykuł naszą uwagę uczestników tego nabożeństwa. Zanim świat doświadczy ostatecznego rozwiązania kwestii grzechu przez Boga, wśród ludu pańskiego nastąpi ożywienie elementarnej pobożności. Myślę, że to jest pewna lekcja z tej niewoli babilońskiej, że powinniśmy dążyć do tej elementarnej pobożności, która powinna pojawić się w naszym życiu. I na koniec z 6 rozdziału Księgi Jeremiasza chciałbym zostawić nas z 16 wersetem. 6 rozdział, 16 werset. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach, popatrzcie, zapytajcie o odwieczne ścieżki. Która droga wiedzie ku dobremu? Idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla swojej duszy. To jest Boży apel dla tamtych ludzi, do których kierował Jeremiasz. I myślę, że jest to również apel dla nas, żeby w tym naszym życiu przystanąć i popatrzeć. Ale też zapytać Boga o odwieczne ścieżki, jakie mają być realizowane w naszym życiu. Żeby zastanowić się, która droga wiedzie do dobrego, a która prowadzi w drugą stronę. Jeżeli ustalimy ten kierunek, to Bóg zachęca nas tymi słowami, byśmy nią szli. Odpowiedź tamtych ludzi, do których napisał te słowa Jeremiasz, była smutna. Lecz oni powiedzieli, nie pójdziemy. Nie pójdziemy i co nam zrobisz? Ale w jaki sposób my odpowiemy na te Boże zachęty do tego, żeby przystanąć w naszym życiu? W jaki sposób będziemy prowadzić nasze dalsze życie? Czy wyciągniemy lekcje z tego, czego doświadczyli Judejczycy? Czy będziemy chcieli popełniać ich błędy? To jest pytanie, z którym chciałem Was dzisiaj zostawić. Wyjdźcie z Babilonu, ponieważ upadł. Ale wyjść dokąd? W jaki sposób? Nad tym zastanawiajmy się w naszym życiu. Amen.